Siemaneczko, zaczynamy dalsze składanie BLS-a. Tutaj mam już tłoczki, tylko trzeba je wyczyścić, założyć nowe pierścienie. Tu mam stary tłok do wyrzucenia, tutaj mam używany. Nagrałem TikToka o tym BLS-ie, no i odezwał się jakiś użytkownik, który mówił, że ma tłok taki w dobrym stanie. Jest taki sam, takie same numery ma, wszystko pasuje. Jedynie sobie je zważę dwa. No i założymy tego, kosztował mnie 70 zł. Nówka kosztuje prawie 500 plus pierścienie. Pierścienie około tam chyba 90 zł za parę na tłok. Więc zakładam tego. Nowe pierścienie. Stara korba, ta co była. Tu jest stworzeń. No i w takim stanie wyczyszczone oczywiście i założone nowe pierścienie będą wsadzone do silnika. I zaraz zobaczycie resztę. Tutaj też już mam głowicę. Planowaną. Oczywiście wlecą zawory, ale zostawiam stare. Będą wyczyszczone i przetarte. Założymy uszczelniacze zaworowe nowe, sprężynki. Wyczyszczone zostaną gniazda jeszcze, wydechowe i sące. Umyję ją, no i poskładam. I taką ją wrzucimy na silnik. Dobra, no to zakładamy ostatni pierścień na ostatni tłok i będziemy mieli prawie wszystko przygotowane do złożenia silniczka. Ostatni pierścionek. Pyk. Troszkę. Wpadnie sobie. O. No i mamy wszystko jest przygotowane do składania BLS-ka. Proszę, ostatni tłok, tam jest reszta. Dobra, jak widzieliście, założyliśmy ostatni pierścień na ostatni tłok. Wszystkie już mamy przygotowane, tutaj poczyszczone, nowe pierścienie założone. Tutaj już jest też również głowica skończona, zawory dotarte, zapięte nowe uszczelniacze. No i na razie to by było na tyle, więc czekajcie na kolejne odcinki. Na następnym odcinku już będziemy wkładać tłoczki, zakładać głowicę, no i może odpalimy. Na razie.